Cześć wszystkim, jestem Łukasz, projekt Discovery Race. Dzisiaj gramy na TBS-ach. TBS Race jest to gra terenowa dedykowana dla wszystkich mieszkańców osiedla i całego Białegostoku. Gra skonstruowana na aplikacji, gdzie będziemy mieli cztery lokalizacje. Geolokalizacja wczyta nam treści zadań, rozwiązujemy, przechodzimy od punktu do punktu, realizujemy zadania, potem finalnie bawimy się jeszcze na terenie szkoły. Zapraszamy wszystkich. Już mamy wgraną aplikację na telefon, teraz trzeba będzie znaleźć te cztery punkty. Jak tam zadania? Rozwiązane? Dobrze! Nie wszystkie, ale dobrze! Idąc wzdłuż tej ścieżki, zlokalizuj kamień z inicjałami. W odpowiedzi wpisz wszystkie litery w aplikację. Dobrze, nogi nie bolą. Dobrze, wiemy gdzie co jest. To najważniejsze. Ile zadań macie zrealizowanych? Dwa. Trzecie będzie teraz. Wszystkie zaliczone? Tak. Twoje wrażenia? Bardzo super. Polecasz komuś taką formę? Tak, polecam. Kogo chcesz pozdrowić, twoje wrażenie? Rodziców i moją drużynę. I wszystko jest super zorganizowane. Serdecznie polecamy. Ja chcę wygrać i zająć pierwsze miejsce. Wygrałem toćne, to 100%. Slawa Ukrainie! Jaki alfabet winieje na kapliczce? Fajne, polecam. Bardzo fajnie, pogoda. Oj, pobudza neurony, bardzo, bardzo tak polecam. Nawet chorym polecam. Od razu człowiek zdrowieje, naprawdę. Jestem zadowolona, pierwszy raz biorę udział z czymś takim, ale jak najbardziej pozytywne. Około 50 metrów od tego drogowskazu znajduje się pewien znany helikopter. Podajcie nazwę tego helikoptera. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Robi wrażenie. No to oczywiście mamy najlepsze wyroby, jakie tylko mogą być. Także co najczęściej kupują? Wędlinkę przepyszną. Dobra. Przepyszną, wędzoną wędlinkę. To nie. Jest najlepsze, co może być. Także, nie ma konserwantów, nie ma niczego. Także słuchajcie, Białystok, podlaska chata, tak to osiedle jest. TBS. Nie, bo te podlaskie chaty są w innych lokalizacjach, ale najlepsza jest na TBS-a. Oczywiście, Kena 50. Kena 50, zapraszamy, słuchajcie. I nawet są jagodzianki. Są kremówki? Są dobre kepsy. Jedna drużyna nazywa się Kremówki Papieskie, to powinna mieć... Po kremówce. Świetna zabawa, naprawdę nie ma co gadać. Świetnie się chodzi, jak się zna dobrze TBS, to jest jeszcze lepiej. Chodzi się po własnym osiedlu i nigdy nie wiedziałem, że takie zabawy w ogóle tutaj się odbywają. I jestem w szoku, że jest tak fajnie. Czyli warto, to warto. Warto. Na całych TBS-ach mamy niezwykłe wydarzenie, a mianowicie mamy grę miejską, grę TBS-ową, tak byśmy powiedzieli, w ramach projektu TBS-y grają, w ramach projektu Moje Osiedle. Cieszę się bardzo, że tu jestem i świetna zabawa i zapraszamy jeszcze wszystkich, którzy tutaj do nas nie przyszli. Czas start! Pani Ani, naszej Borysowej, pani Ania z dziećmi i ukraińskimi, i z białoruskimi, i z polskimi się świetnie dogaduje i z nauczycielami również. Dziękujemy pani Aniu. I ja wam do żywienia dziękuję. A ja dzisiaj zrobiłam dwóm dziewczynom przyjemnie. I pani Ani, i Envisie.